Assetto Corsa Competizione otrzymała ostatnio zajebisty dodatek, czyli Nürburgring Nordschleife. Temat mnie zainteresował dlatego, że ostatnio też była aktualizacja do Forzy Motorsport, gdzie również dostaliśmy tor Nürburgring. Zastanawiała mnie jedna rzecz tak naprawdę, jak grałem sobie 50 okrążeń w Forzie Motorsport, jadąc zajebiście niskim samochodem, super szybkim, przez 4 godziny nie czułem aż tak dużo, jak chyba powinienem czuć, jeśli chodzi o wibracje, jeśli chodzi o opanowanie samochodu. I byłem ciekawy, jak to będzie wyglądać w prawdziwym symulatorze, jakim bez wątpienia jest Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa 1 chyba nikomu nie muszę przedstawiać, natomiast Competizione to jest taka odrębna część Assetto Corsy, gdzie mamy dostęp tylko i wyłącznie do samochodów klasy GT3 i GT4. Klasa GT3 to są takie samochody skonstruowane oczywiście do ścigania się tylko i wyłącznie na torze i może się nimi ścigać i profesjonalista, ale także i amator, bo możemy sobie tam ustawić kontrolę trakcji, możemy sobie ustawić w locie ABS. GT3 spotkacie V8 3-litrowe, w około 500 koni mechanicznych, spotkacie boksera w Porsche i wszystkie te samochody w klasie GT3 są zbalansowane względem siebie, więc nie ma tak, że masz na przykład Porsche, to jesteś szybszy od Nissana GT-R-a. Wszystkie te samochody są ze sobą zbalansowane, więc właściwie jak przesiadasz się z jednego auta do drugiego, to okej, może się tam trochę inaczej prowadzić, ale ogólnie czas na to, że powinieneś osiągnąć każdym samochodem taki sam. W zasadzie zmieniasz tylko budę. I jest to moja pierwsza styczność w ogóle z Assetto Corsą Competizione. Wcześniej interesowałem się tylko i wyłącznie Assetto Corsą 1 ze względu na wspaniałe mody, mapki, które możesz sobie powgrywać i tak dalej. I od razu kupiłem sobie pakiet GT2 i kupiłem sobie ten pakiet z Nürburgring, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I pierwsze wrażenie z tym symulatorem są fantastyczne. Kierownicę oczywiście skonfigurowałem bez żadnych problemów, wszystko automatycznie zaczęło działać. Wsiadłem do Mercedesa, no i zacząłem śmigać. Wersja toru, jaką dostaliśmy do Assetto Corsy Competizione, jest najnowsza, oczywiście skanowana laserowo. To nie jest tak, że skanowanie laserowe to jest coś niesamowitego w dzisiejszych czasach. Nawet moderzy do Assetto Corsy 1 wykonują skany laserowe torów i różnych miejsc, dzięki czemu dostajemy realnie odzwierciedlone te tory z rzeczywistości czy miejsca, na podstawie których są tworzone później mapki. Ale tutaj to skanowanie laserowe to jest też kwestia poziomu jakichś tam detali. Tor, jaki mamy do dyspozycji w Assetto Corsie, to jest wersja 24-godzinna, więc mamy do dyspozycji całą pętlę. Nie możemy sobie wybrać tylko tego odcinka Nordschleife. Musimy przejechać też ten odcinek GP. I uwaga, jest też polski akcent na torze, także przejedźcie go razem ze mną. Wszystkie te detale, które znajdują się na torze, w obecnym stadium, w tym dodatku, który kupujemy sobie za 50 zł, są 1:1 wyciągnięte z rzeczywistości. Ale nie mam tu na myśli poziomu 1:1 z Forzy Motorsport, tylko autentycznie na rok 2023 jest to dokładne odzwierciedlenie każdego detalu, każdego cienia, które daje drzewo na poboczu, każdego budynku, każdej najmniejszej rzeczy, która znajduje się na torze, nawet jakiegoś tam piachu gdzieś tam na poboczu, a już nie wspomnę o wszystkich nierównościach, których zajebiście dużo jest na Nordschleife.
i które na pewno poczujesz na swojej simracingowej kierownicy. Strasznie lubię ten tor i cieszę się, że mogłem go sobie przetestować praktycznie jak w rzeczywistości. Aczkolwiek jeśli wy chcecie sobie zobaczyć każdy odcinek tego toru opisany przez osobę, która faktycznie na tym torze rozbiła już nie jeden samochód, koniecznie zajrzyjcie na kanał Miszy. My quick conclusion, the ACC Nordschleife DLC absolutely worth the money. To jest taki influencer, na którego filmy, TikToki, cokolwiek w sieci mogliście już nieraz trafić, który jeździł na Nordschleife już tyle razy, że zna dokładnie każdy szczegół z każdego roku, z każdego okresu, sezonu, wszystkie modernizacje, jakie były na tym torze przeprowadzone. Wszystko ładnie opowiada podczas pierwszego takiego spokojnego przejazdu i potem jedzie już na maksa, oczywiście samochodem klasy GT. Także podlinkuję wam go, sprawdźcie koniecznie w opisie tego filmu. I same dźwięki podczas jazdy zrobiły na mnie też ogromne wrażenie. Jak mówiłem, to jest moja pierwsza styczność z tą częścią Assetto Corsy. To jest nie tylko dźwięk samochodu w kokpicie, ale także dźwięk wszystkich blach, wszystkich takich drobnych rzeczy, mechanizmów, zawieszenia, które zajebiście, naprawdę, ale to zajebiście słychać w kokpicie. Pierwsze co zrobiłem, jak tylko przejechałem sobie kilka okrążeń na Nordschleife w Assetto Corsie, to poszedłem sobie do Forzy Motorsport posłuchać, jak brzmi tam samochód. Bo tam mamy tylko dźwięk silnika i skrzyni biegów. Ewentualnie jakiegoś doładowania, prawda? Nic kompletnie poza tym, nie ma... Nawet wziąłem ten sam samochód. Samochód klasy GT3. Nawet chyba podobny model, też jakiegoś Mercedesa. I stary, jadę i kompletnie nie słyszę tych wszystkich blach obijających się, bo wiesz, samochód jest odciążony. Tych wszystkich... tego całego zawieszenia, bo wiesz, w samochodzie nie ma żadnego wygłuszenia, więc wszystko, co tam pracuje, te amortyzatory, te wszystkie dampery, to wszystko przechodzi od razu do kabiny, do twojej głowy. I tego na przykład w Forzie Motorsport nie ma, a jest w Assetto Corsie, co zwróciło moją uwagę. Jedna rzecz, która mi się w Assetto Corsie nie podoba, to na przykład dźwięki z zewnątrz samochodu. To brzmi trochę tak, jakby te dźwięki były nagrane faktycznych samochodów realnych, jakby mikrofon nie był przy samochodzie, tylko był gdzieś tak postawiony na poboczu, jest jakieś takie dziwne echo. To samo jest w Assetto Corsie 1 w tych licencjonowanych samochodach. Nie wiem, czy tak powinno być, ale jestem bardziej przyzwyczajony do jednak tego dźwięku z zewnątrz, z Forzy Horizon 5 czy Forzy Motorsport. Chociaż sami wiecie, że te dźwięki, zwłaszcza V12, w Forzach są mega słabe. Słabo odzwierciedlone w wielu przypadkach. A teraz zapraszam was na dojazd do końca tego toru. Trzymajcie się, na razie.